Interesująca sytuacja, kiedy po ustaniu zatrudnienia pacjent otrzymał tylko 10 dni zwolnienia. Czyli jeszcze raz, po ustaniu zatrudnienia otrzymał tylko 10 dni zwolnienia, a ZUS nie chce za to zapłacić. ZUS, czy pracodawca, czy ktokolwiek nie chce za to zapłacić. Dzień dobry, przedstawię Panu swoją sytuację. 31 lipca 2012 została rozwiązana moja umowa o pracę za porozumieniem stron. Od 1 do 10 sierpnia miałem zwolnienie lekarskie dostarczone przez zakład pracy i dzisiaj otrzymałam odpowiedź, że odmawiają mi prawa do zasiłku na te 10 dni, ponieważ moja niezdolność do pracy trwała krócej niż 30 dni. No w sumie trwała 10 dni i powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Czy od momentu rozwiązania umowy o pracę nie przysługuje mi jeszcze miesiąc ubezpieczenia ze strony byłej firmy i w związku z powyższym nie przysługuje mi prawo do zasiłku chorobowego? No mam miesiąc na odwołanie się od tej decyzji, czy ZUS ma rację, czy pracodawca ma rację i to prawo zasiłku za te 10 dni po ustaniu zatrudnienia mi nie przysługuje. No czy mogę się od tego odwoływać? Z góry dziękuję za odpowiedź. No niestety i ZUS, i pracodawca, i ZUS mają rację. Jeszcze raz powtarzam, po ustaniu zatrudnienia trzeba mieć nie 10, ale co najmniej 30 dni ciągłego zwolnienia i to wystawionego nie później niż 14 dni od zakończenia umowy o pracę. Proste, że aż boli i się dziwię, że nie wszyscy o tym pamiętają. Jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć o zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia, zapraszam Cię tutaj na moją stronę internetową. No oczywiście, jeżeli chcesz pozostać na kanale YouTube, zapraszam Cię tutaj do komentarzy poniżej. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.